Nie zgadzam się z pomysłem, żeby przenieść winobranie na sierpień, z tego względu, że jest to okres wakacyjny. Mieszkańcy Zielonej Góry wyjeżdżają na wakacje. Wrzesień to jest akurat miesiąc, który jest najbardziej adekwatny. I są zbiory winogron duże, tak? I tradycja, także jestem za tym, żeby jednak winobranie było we wrześniu. No sądzimy, że byłoby lepiej, gdyby było sierpnia. Dobry pomysł. No, przyzwyczajenie zostało, że to jest we wrześniu, bo to co roku tak było, ale i dłużej jest jasno w sierpniu i cieplej, no mówię, i więcej atrakcji pewnie by było. No wiadomo też, że dajmy na to 30 lat temu to była inna aura, było cieplej i to były też inne czasy, a teraz no jest ta aura, wszystko się zmienia, no jest chłodniej. Także byłoby dobrze, gdyby ten pomysł był zaakceptowany przez nas wszystkich i przez władzę Zielonej Góry. Uważam, że przeniesienie winobrania na sierpień to jest chyba troszeczkę niedobry pomysł. Uważam, że pierwszy tydzień września, ewentualnie ostatni tydzień sierpnia, ale pierwszy tydzień września jest chyba najodporniejszy, bo to jest nas zbliżone do naturalnego winobrania. Naturalne winobranie jest w naszym klimacie we wrześniu. Nie jestem aż taką zagorzałą uczestniczką w winobranie zielonogórskiego, ale wydaje mi się, że dla wszystkich tych, którzy lubią korzystać z tego naszego tygodnia winobraniowego, sierpień będzie chybiony, bo przypuszczam, że będą chcieli jeszcze gdzieś tam wypoczywać sobie na wakacjach. W związku z tym ten wrzesień chyba jest według tradycji dobrą datą i terminem.